Caliban jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czołgów w całej grze. Jest zagrożeniem nawet dla pojazdów 10 poziomu. Dzisiaj zobaczymy, dlaczego nie warto z nim zadzierać. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i tym razem mam dla was starcie na mini lodówce. Na 8 tierze jest to oczywiście Caliban z magazynkiem, z dwoma pociskami, które są w stanie nawet wysłać do garażu właśnie 10 tier. Przykłady? Proszę bardzo. Progetto 65, STB1 to są pojazdy, które można właśnie Calibanem szybciutko wyjaśnić. Zobaczymy, jak pójdzie bohaterowi na mapie Cichy Brzeg właśnie tym pojazdem. A zanim do tego przejdziemy, chcę powiedzieć, że mam dla was dzisiaj kilka ciekawostek związanych z paczkami świątecznymi, ponieważ no minęło już troszeczkę czasu od ich wprowadzenia, więc mamy więcej danych o właśnie paczuchach. Ale zanim do tego też jeszcze przejdę, chcę ogłosić, kto wygrał wczorajszego giveawaya na 3 paczki magiczne. Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy, bardzo proszę o odebranie podarunku na stronie WOTA. I jeśli wy również chcielibyście wygrać 3 paczki, tym razem będą to paczki po prostu bożonarodzeniowe. Zaraz wam powiem dlaczego. To wystarczy tylko subskrybować kanał, polubić ten film i napisać jeden prosty komentarz z odpowiedzią na pytanie, czy chcielibyście zobaczyć w grze więcej takich charakterystycznych pojazdów jak Caliban. Odpowiedzcie tak lub nie i pamiętajcie o podaniu swojego niku w World of Tanks. Ja od razu powiem, że ja oczywiście chciałbym takich pojazdów widzieć więcej, ponieważ ja nie uważam, że one są problemem dla gry. Takie pojazdy jak lodówka, takie pojazdy jak godzina, oczywiście no i Caliban są w stanie na przykład w krótkim czasie kogoś tam no zniszczyć, ale z drugiej strony popatrzmy tak obiektywnie, jak to jest często i czy to jest w ogóle częste zjawisko. Moim zdaniem no niekoniecznie i te pojazdy mają na tyle dużo wad innych, że to jest coś za coś, prawda? Takie pojazdy jednak są ważne, ponieważ one pozwalają, że tak powiem, czerpać no więcej satysfakcji z bitew. Więc ja oczywiście takie pojazdy lubię. Cieszę się, że jeszcze jest chociaż część takich pojazdów w grze, choć i tak Wargaming to po prostu z latami niweluje, bo usunęli Waffentragera, pogorszyli lodówkę, pogorszyli Godzilla, KW2, no ale Caliban jeszcze jako tako tutaj nam się trzyma, no i zobaczymy, czy w przyszłości nie będzie w jakiś taki magiczny sposób pogorszony. No to już czas pokaże. W tym momencie zobaczyliście już kilka kosmicznych strzałów, nawet w 10 tiery. To jest chyba jedna z największych takich dla mnie mocy Calibana, że on może walczyć z 10 tierem jak równy z równym. Zobaczcie, dwa strzały w STB1 i STB1 prawie nie ma. To jest naprawdę niesamowite, że 10 tier można tak pokarać. Gdybyśmy mieli jeszcze lepsze losowanie, to tego STBK by po prostu nie było. No ale też nie zawsze losowało nam maksymalne tutaj uszkodzenia, prawda? Wiadomo, wszystko zależy jeszcze od tego, czy będzie dobrze losować, czy będzie kiepsko losować. Jak dobrze losuje, to można wyjaśnić 10 tier na 2 strzały. Więc oglądajmy jeszcze te strzały, bo ich będzie jeszcze kilka z przynajmniej fajnych. A ja chcę wam powiedzieć o ważnej rzeczy. Otóż pojawiły się już takie dane na podstawie otwartych paczek. One nie są od Wargamingu, żeby była jasność. One są ze strony Volt Express. I oni tutaj przytaczają nam pewne dane, jaka jest szansa na wydropienie jakiegoś pojazdu z paczek. Podkreślam, mają dane już po jakimś czasie i też ogólnie jaka jest szansa na wydropienie jakiegoś pojazdu, które paczki są najbardziej opłacalne. To może was interesować, jeśli jeszcze planujecie kupować jakieś paczuchy, więc oni tutaj informują, że tak do kontrastu, oficjalna szansa na wylosowanie pojazdu 8 tieru premium wynosi 2,4%, czyli no ogólnie nie jakoś super dużo. Oni podają, że tak naprawdę w rzeczywistości ta szansa jest nieco większa i wynosi 3,7%, więc teoretycznie, no, mówią, że jest lepiej niż oficjalnie Wargaming podaje. Ciekawe? Ciekawe. I teraz uwaga, jaka jest szansa na wydropienie każdego z tych pojazdów, bo to jest bardzo ważne. Na Tornwagna podobno szansa jest największa i wynosi niecały 1%, 0,9%. Więc, no wiadomo, mało, ale najwięcej, bo potem dopiero jest 122TM, na niego szansa jest 0,8%. Także, no wiadomo, wciąż mówimy o takich wartościach malusieńkich, ale wciąż jest to stosunkowo dużo, ponieważ na Calibana i Jocha szansa to jest 0,7% i na Skolety 56 0,6%. Także, no, z tego po prostu wynika, że na Skodę szansa jest najmniejsza, na Tornwagna największa.
Jestem ciekaw, jak to się pokrywa z tym, po prostu, co wy dostaliście z paczek, no ale jestem w stanie częściowo się zgodzić, że wielu graczy dostaje tego Thornwagna, a jest rozczarowanych potem, że o Jezu, ale ja liczyłem, że będzie Kaliban, ja liczyłem na Skodę. Także coś w tym trochę jest, jest ziarenko prawdy, ale wiadomo, każdy i tak ma, że tak powiem, swoje szanse i swój drop. Pamiętajcie, to jest tylko ogólna wartość, ogólne dane u większości, tak? A każdy jest indywidualnym przypadkiem. I tutaj jeszcze powiedzieli taką ważną rzecz, że teoretycznie najlepsze paczki są właśnie bożonarodzeniowe, z nich wydropi wam najczęściej pojazd premium 8 tieru i z nich jest też średnio najwięcej golda, więc to jest taka ciekawostka. One są teoretycznie najlepsze. Ja tylko powiem, taką ciekawostkę zdradzę, że ostatnio kupiłem 9 paczek dla 3 widzów, czyli każdy widz dostał po 3 paczki. I z bożonarodzeniowych udało się widzom wydropić 2 pojazdy 8 tieru premium. I to właśnie były Thornwagny. Więc informuję was, że coś w tych paczkach bożonarodzeniowych jest. Z nich wam najczęściej dropi fajne rzeczy, dlatego teraz będę je wam kupował. I właśnie dzisiaj chcę takie 3 paczki rozdać. Wystarczy, że zrobicie te 3 proste czynności, które mam nadzieję, że i tak już macie częściowo zrobione do właśnie tego momentu filmu. Więc to są takie pewne dane, które mogły was zainteresować. I teraz chcę jeszcze parę rzeczy powiedzieć o tej bitwie. Zobaczcie, że bohater po tych początkowych fajnych strzałach zaczyna teraz strzelać kapkę gorzej, prawda? Te uszkodzenia nie są już jakieś takie mega, mega mocne. No i zobaczymy teraz pociski AP. W ogóle taka ciekawostka. Nasz bohater, pan Pinchstein, na początku starcia miał plutonowego. Ten jego plutonowy tej bitwy nie zaliczy do udanych. Na pewno nie, bo już dawno temu poległ i jest po naszej prawej stronie. A zobaczcie, co może zrobić Kaliban w dobrych rękach i co może zrobić Kaliban, który się źle zachowa, wywali. My mamy 6000, a tamten gościu z plutonu ma ile? No pewnie, nie wiem, z 1000, także to jest taki kontrast, ile może zrobić dobry, ile zrobi kiepski. Teraz zobaczcie konfrontację z Mausem. To jest naprawdę, no coś, co patrzy człowiek i mówi, to jest 8 tier? To jest po prostu niemożliwe. Jak to jest możliwe, żeby 8 tier solował sobie tak Mausa? Żeby 8 tier walczył jak równy z Mausem? No, 8 tier to mógłby sobie powalczyć z Isem 3, prawda? Z Tigerem 2. A my tutaj, moi drodzy, zobaczcie. Wychylamy się na Mausa i uwaga, akcja. Celujemy w dolną płytę. Pyk, weszło, 628. Za tyle nawet Maus w nas nie strzeli. I drugi strzał, 611. Oczywiście, to są high role, ponieważ mamy średni damage 600. My zdawaliśmy więcej niż jest napisane. Ale chodzi ogólnie o sytuację, że my tutaj praktycznie rozwalamy, słuchajcie, Mausa w walce 1 na 1, 8 tierem. Podajcie mi przykład innej 8, która może coś takiego zrobić. Teraz Skoda wychyla się na nas, kończy nas. Szkoda, naprawdę szkoda, że ten Leopard nie zdążył nam pomóc, bo byłby w stanie, gdyby troszeczkę tutaj agresywniej się zachował. No niestety, tak jednak, naprawdę, no, dla mnie Kaliban jest takim fenomenem teraz w grze, no bo nie wiem, czy jest jakikolwiek inny pojazd robiący taką sieczkę. Dla mnie to jest super, że takie pojazdy są w grze i oczywiście jest wielu fanów Kalibana, jak i hejterów Kalibana, bo pojazd ten robi jedną rzecz bardzo złą teoretycznie dla graczy, czyli może komuś w bardzo krótkim czasie zepsuć bitwę, ale to jest jakby cena, którą trzeba płacić za swoje błędy, moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest w miarę ogarnięty, to zawsze będzie wiedział mniej więcej, gdzie Kaliban pojedzie, gdzie się go można spodziewać, no i też dostać od niego 2 plomby, to znaczy, że podjechaliśmy na bardzo blisko. Ja grając przeciwko Kalibanowi, zwykle patrzę, gdzie on jest, dopóki ja go nie widzę, to ja też gram dość spokojnie. Także na niego też trzeba mieć specjalne taktyki, do niego trzeba mieć specjalne podejście, bo inaczej to się może właśnie bardzo źle skończyć. Skończyło się dla STBK, dla Progetto, dla Mausa. Podkreślam te 10 tiery, ponieważ to jest dla mnie najbardziej w tym czołgu imponujące. Jego jakość w starciu z wyższymi tierami od siebie. To jest definicja pojazdu mocnego, że można wiązać walkę właśnie z takimi potworami. Ta bitewka niestety, moi drodzy, nie układa się dobrze i ona będzie niestety w tym tempie przegrana. Drużyna pana w Kalibanie ma już stratę
3300 HP. Ten obiekt jest teraz otoczony i atakowany z kilku stron przez Skorpiona, Badgera, Tortoisa, Buraskę, do tego jego tutaj Plutonowi, znaczy jego koledzy z drużyny w Leopardzie są już na ogrysku. Su, 14-2, Teoda, maksymalnie jeden strzał, także bitwa niestety będzie przegrana, no nie ma innej opcji. Także to tylko pokazuje, że czasami nawet jeden dobry gracz, grający bitwę życia pewnie, wątpię, żeby kiedykolwiek rozegrał lepszą, to już i tak jest kosmos. Więc to tylko pokazuje, że niestety jeden gracz w tej grze nie jest w stanie wygrać, zwyciężyć. Potrzebna jest drużyna. No i cóż, trzeba po prostu być świadomym tego, jak to wygląda i nie denerwować się, kiedy takie bitwy są też przegrane. Tyle, moi drodzy, ode mnie. Mam nadzieję, że ten materiał was zainteresował z tymi danymi z paczek. No i co? Życzę wam miłego dnia, weźcie udział w giveawayu na 3 paczki bożonarodzeniowe, które teoretycznie są najlepsze i do zobaczenia, piąteczka, pa pa!